wspieraniu. To są właśnie staże, szkolenia, doposażenia w miejsce pracy, czyli pracodawcy również mają, są wspierani przez Unię Zakończenia naszego Urzędu Pracy oraz dotacje dla osób bezrobotnych w wysokości 20 tysięcy na otwarcie działalności gospodarczej. Reasumując, możemy stwierdzić, że Unia Europejska, te wejście nasze 10 lat temu do Unii Europejskiej, to była zdecydowanie dobra decyzja. Była to dobra decyzja, bo dała możliwość inwestowania, no, ale nie tylko tego. No, przede wszystkim możemy podróżować, tak? Możemy podróżować, mamy otwarte granice. Myślę, że troszkę łatwiej nam się żyje, mówię, tutaj trzeba przeanalizować, jak by wyglądała sytuacja naszego kraju, gdybyśmy nie byli tutaj. Jakie są plany na dalszą przyszłość organizacji współpracy z Unią Europejską? Planujemy w nowej perspektywie PROW na lata 2014-2020 przystąpić do wdrażania programu LIDER. Tu trwają prace nad przygotowaniem lokalnej strategii rozwoju, przystąpienia do konkursu. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest początkiem wielkich zmian na terenie Kuleszowa i okolic. Ze środków Unii Europejskiej sfinansowano budowę wielu obiektów sportowych, które umożliwiają rozwój fizyczny młodzieży. Pomimo wielu starań nie udało się wykorzystać środków unijnych do budowy naszej hali sportowej. Jednak dzięki naszemu członkostwu w Unii Europejskiej mogliśmy nawiązać współpracę z krajami nienależącymi do niej, między innymi z Białorusią i Ukrainą. Hotel i restauracja Jagiełło. Dzięki temu przedsięwzięciu wzmocnił się potencjał turystyczny powiatu chrubieszowskiego oraz pojawiło się wiele nowych miejsc pracy. Na terenie obiektu powstał plac zabaw dla małych dzieci, aby umilić im czas wypoczynku. Warto zaznaczyć, że hotel jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Powiat Kubieszowski jest obszarem typowo rolniczym. Dzięki programowi rozwoju obszarów wiejskich nasi rolnicy ciągle modernizują swoje przedsiębiorstwa rolne poprzez dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu cieszymy się teraz ze specjalistycznego sprzętu rolniczego, który daje nam lepszą jakość uprawiania roli, a co najważniejsze, wydajniejsze plony. To było dobre 10 lat.